Witam. W kolejnym filmiku pokażemy Państwu kolejny zabytkowy silnik z naszej kolekcji. Tym razem będzie to silnik pochodzący z okresu II wojny światowej, wyprodukowany w Polsce w miejscowości Żarów przez niemiecką firmę Erin und Schork AG. Firma powstała z fuzji dwóch koncernów Erin AG i Schork AG. W czasie wojny otrzymała duże kontrakty obronne na silniki, transformatory, elektrody spawalnicze. W fabryce Erin produkowano sprzęt dla marynarki wojennej Niemiec. Przeważnie były to silniki do łodzi podwodnych. Prawdopodobnie fabryka Erin und Schork powstała w wyniku przeniesienia produkcji z Mönchengladbach, ponieważ tam przez naloty zostały fabryki firmy zniszczone. Prezentowany silnik posiada tabliczkę znamionową w języku polskim. Jest to silnik trójfazowy o mocy 1,1 kW. I o obrotach 1385 obrotów na minutę. Istnieje możliwość podłączenia go zarówno w trójkąt, jak i w gwiazdę.